I could tell that they love my style. In the club we always bring a crowd. Jest kilka podstawowych rzeczy, bez których nie może się obejść. Najważniejszą rzeczą jest trzymać prawą nogę na dźwigni hamulca. Na dźwigni tylnego hamulca. Jak podnieść motocykl do pionu? Wciskamy sprzęgło i z wyczuciem obrotów strzelamy z niego. W moim przypadku jest to około 6-7 tysięcy obrotów. Po wybiciu motocykla w górę poziom nachylenia motocykla kontrolować za pomocą manetki gazu. Ważnym elementem jest opanowanie tylnego hamulca. Tym nie radzi na początkach i często ląduje na plecach. Musimy zdobyć nawyk. Jeśli już jesteśmy za wysoko, wciskamy tylny hamulec i automatycznie opadamy na dół. Wciskamy sprzęgło, dodajemy gazu i strzelamy z klamki. Najlepiej sobie złapać klamkę jednym palcem. Bardzo ważnym elementem jest siedzieć jak najdalej i mieć ręce wyprostowane. Najlepiej pochylić się do tyłu. Bez tego bardzo ciężko będzie nam utrzymać ten balans. Musimy starać się opanować nawyk wciskania tylnego hamulca, gdy nasz motocykl jest już za wysoko. Możemy się tego nauczyć poprzez wciskanie go od razu po podniesieniu przedniego koła. W momencie nachylenia motocykla jest martwa strefa motocykla. Po odpuszczeniu gazu motocykl sam utrzymuje się w pionie. Leave your girl, she might be a while. I can see you in the corner staring, motherfucker. You should take a photo. Oh no, oh no, I'm about to go, yo. Shorty drop it low to pick it up, she like a yo-yo. When I'm getting so much action, I should be sponsored by GoPro. Back with a little more Hennessy inside of my Red Solo.